Cześć, witajcie, z tej strony Grzesiek z Zabajone Fotografia. Kolejny odcinek poświęcam osobie, którą najczęściej Wam polecam w trakcie naszych wspólnych rozmów, a jest nim dzisiaj Konrad z Konrad Lenart Films. Cześć, Konrad. Cześć, cześć, witajcie. Cześć wszystkim. Hej. Słuchaj, Konrad, mała rozbiegówka na początek, więc przedstaw się nam, czym się zajmujesz, no i parę zdań o sobie. Jasne, słuchajcie, cześć, Konrad tutaj. Z branżą filmową związany jestem od 6, może 7 lat. Powiedzieć, że Konrad z Konrad Lenart Films trochę za dużo, bo to jednak jednoosobowa firma, ale jest plan na najbliższych parę lat. Może się to aż na tyle rozwinie, że będę jednym z wielu. Oby. Okej, okay, czyli masz plan, żeby się rozwinąć? To już tak ci przerwę? Tak, nie wiem, czy to jest pod nasz film, aczkolwiek pracuję nad bazą montażystów. Może nie do końca weselnych, bo jednak wesela to jest taka branża, że no, styl jest niepodrabialny, ale no, myślę przyszłościowo, bo mam coraz większe projekty, gdzie sam po prostu nie daję już rady. No to super. Słuchaj, myślę, że na pewno ten temat też poruszymy w dalszej części naszej rozmowy. I co, jedziemy z tematem, bo jakby nasza rozmowa na pewno będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem, więc powiedz nam Oby, na oby. początku, liczę na to, powiedz nam na początku, skąd pomysł w ogóle na to, żeby tworzyć filmy? Skąd pomysł na tworzenie filmów? Ogólnie zajawka na filmy pojawiła się 6-7 lat temu. Nie ukrywam, było to po prostu. Zajawiłem się na jakiś teledysk Awiczego na YouTubie, kupiłem swoje pierwsze GoPro, no i tak to jakoś później poszło. Parę nagrań dla siebie, parę wyjazdów. No i cóż, po 2-3 latach dałem się wkręcić wesela. No i teraz już jestem pełnoetatowym filmowcem weselnym. No, nic poza tym praktycznie. No to super, a powiedz skąd, co przekonało cię do tego, żeby to były właśnie wesela, śluby? No cóż, wesela, jak ja to nazywam, to jest tak naprawdę taka studnia bez dna, bo te wesela się, praktycznie te zlecenia się nie kończą. To jest tak, że zrobisz jedno, dwa, trzy dobre wesela i jesteś tak naprawdę w sezonie ustawiony na nawet najbliższe 2-3 lata. I tutaj Konrad, przerwę ci. Konrad chciał wam podprogowo dać znać, że jest bardzo dobrym filmowcem i ma co robić. A skoro ma co robić, to podoba się to jego klientom. A jak widać, wcześniej mówił, że rozbudowuje bazę montażystów, więc no, chyba warto w niego zainwestować. W sumie nie mówiłem, ale no poza weselami pracuję jeszcze przy reklamach, przy komercjalach, przy teledyskach. No, aktualnie jestem głównym twórcą wideo dla Wisły Kraków, więc jest to dla mnie bardzo duży odbiorca. No a tak, no to kurczę, myślę, że 50% mojej pracy w roku no to są wesela. Czyli wszystkie wesela w Wiśle Kraków, to ty jesteś na nich, tak? Tak jest. Co prawda nie bawię się, ale kręcę. Okej, super, super. Słuchaj, czyli filmy ślubne, postanowiłeś, że będziesz je kręcił. Powiedz mi procentowo, jak to się przedstawia, jak duży to jest nakład twojej pracy, w sensie ile tak naprawdę czerpiesz z tych ślubów, a ile z dodatkowych rzeczy? No, myślę, że rozkładam to teraz aktualnie na 50% to są wesela i 50% to jest cała reszta. No nie ukrywajmy, wesela są aktualnie bardzo w cenie. Tak jak ja staram się trzymać w zasięgu 20-30 wesel w ciągu roku, więc no nie są to też małe pieniądze i no jednocześnie gdzieś tam mam czas poza tym na całą resztę zleceń, które generują drugie 50%, a cała reszta no to jest praktycznie wszystko. Wiele branży, wiele współprac, no ale to tylko 50%. Okej, ale wiesz, to też jest to, że jakby nie zamykasz się w jednej tak naprawdę branży i nie ograniczasz, i myślę, że też dużo czerpiesz takiej inspiracji z tych innych filmów, które nagrywasz, prawda? O tak, to zdecydowanie. No myślę, że na tle wielu, wielu, wielu usługodawców, filmowców weselnych mam tą przewagę, że no, działam w wielu branżach. Pod wesela podciągam bardzo dużo wiedzy z reklam, z teledysków. No myślę, że to gdzieś tam widać na filmikach. Nie są takie proste, banalne, takie kurcze jednoliniowe, prostoliniowe, jak większość ludzi robi. I bardzo dużo wyciągam też takich technicznych rzeczy, typu praca ze światłem, gdzie na weselach jest to problematyczne. Czy praca Jasne. w ogóle z ludźmi, to bardzo się zwraca na weselach. To, że pracuję jeszcze poza weselami.
No to super, ekstra. Słuchaj, słowo super będzie się dość często pojawiało na tej transmisji z moich ust, no ale nie bez powodu, to właśnie ty jesteś gościem. Też jeszcze zwracam się do wszystkich, którzy nas oglądają. Pamiętajcie, że jeśli będzie wam się podobał ten film, jeśli uznacie, że jest on pożyteczny i warto go też podpompować lajkami, to nie krępujcie się. Sami wiecie, gdzie należy to zrobić. Jeśli chcecie widzieć też więcej takich filmów, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. A ja Sam już. zasubskrybuję. O, właśnie, właśnie. Jest to młody kanał, więc każdy subskrybent jest mile widziany i jest tu doceniony. Słuchaj, przeszliśmy sobie gładko do tego, co tak naprawdę robi różnicę, czyli twojego stylu filmowania. Powiedz, czy ty masz taki styl, który faktycznie, na który zwracają uwagę pary młode podczas wyboru właśnie ciebie? No, myślę, że jakiś styl przez ostatnie 2-3 lata wypracowałem. Generalnie staram się nie robić takich sztywnych filmików, typu sam podkład i tyle. Staram się, żeby każdy film miał swoją historię. Staram się sporo od siebie dokładać. Staram się wyciągać z par dużo, dużo więcej niż to po prostu widać na weselach. Zresztą pamiętasz, jak byliśmy razem ostatnio na weselu, wyciągnęliśmy sobie parkę na rynek krakowski i wyszedł mega, mega materiał. Też Generalnie. będziemy o tym weselu rozmawiać. Będziemy, myślę, że będziemy. Generalnie dużo ludzi stara się robić, nazywam to, na jedno kopyto wesela, czyli każde wesele wygląda tak samo. Przygotowania, kościół, zabawa i te style. Montaż też niewiele, wiele od siebie się różni. Ja staram się, żeby każde wesele było oryginalne, żeby każda para jednak poczuła, że poświęciłem jej tyle czasu, ile by chcieli. No to super, ekstra. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Nie ukrywam, że sam to zauważyłem. Właśnie powracając do ślubu i wesela, na którym tak naprawdę się poznaliśmy wtedy, i zauważyłem, że tak naprawdę ty jesteś bardzo bezproblemowym gościem, prawda? Czyli co tylko ci wpadnie do głowy, czy fotografowi, który z tobą pracuje, to nie ma problemu, prawda? Nie zamykasz się jakby w takich ramach, tych klapek na oczach Tak, nie tak, tak. masz, prawda? Wszystko jest do zrobienia. Ja też wychodzę z założenia zawsze, że lepiej jest spróbować coś zrobić, niż potem żałować, że się tego nie No, zrobiło. oczywiście. A jeśli dwie osoby tak samo myślą, to jest w ogóle lepiej. I myślę, że to też fajnie wpływa na parę młodą, prawda, która, no, nie oszukujmy się, jest zmęczona, zestresowana w tym dniu, prawda. Nie dość, że jest jeden aparat, to tak naprawdę są dwa, bo jest też Tak filmowy, jest. prawda. Więc myślę, że to robi różnicę i właśnie ten twój charakter najlepiej cię charakteryzuje. Ha! O, to bardzo dobre słowo. Chciałeś dodać, śmiało. No, chciałbym, że wiesz co, kurczę, no jesteśmy tak naprawdę poza świadkami, no może poza rodzicami, jedynymi osobami, które z parą młodą są praktycznie od rana, od samego rana do samego końca. Więc no to jak my pracujemy, choć myślę, że to będzie też gdzieś tam dalej rozwijane, to bardzo, bardzo wpływa na parę młodą, a myślę, że mamy bardzo podobne charaktery, skoro tu już siedzimy naprzeciwko siebie. Dokładnie, nie ukrywam, że goście, których zapraszam, nie są jakby oderwani od tego, czym jakby co ja myślę o pracy właśnie podczas dnia ślubu, prawda, i współpracy też z innymi, więc no, dzięki temu te nasze rozmowy tutaj są, no, myślę, że w bardzo miłej atmosferze i bardzo, bardzo przyjemne. Ale słuchaj, nie jesteśmy tutaj po to, żeby sobie tutaj cały czas Słodzić. słodzić, dokładnie, bo wszystkich zęby rozbolą. Porozmawiajmy trochę o Jak tym pamiętam. właśnie, trochę o tym filmie ślubnym. No nie ukrywam, że jest to tak, że jakby fotograf jest zawsze, a filmowiec niekoniecznie, prawda? Jakby Tak. wydaje mi się, że u was jest też bardzo duża konkurencja z racji tego, że no, pary mogą rzadziej wybierać, prawda, śluby, filmowca na ślub, prawda? Ale powiedz mi, bo ten film, który tworzysz, no jest swego rodzaju pamiątką, w którą, no nie ukrywam, pewnie według ciebie warto zainwestować, prawda? Według mnie również. Ale to właśnie nie zawsze pary się na to decydują. Ale powiedz mi, dlaczego warto Dlaczego postawić warto? na ten film? Dokładnie. Ja bardzo często sam dostaję pytania i no, odpowiadam, kurczę, no jestem filmowcem, więc co wam powiem? To jest moja praca, ale nie polecam nigdy filmu dlatego, że sam je robię. Polecam filmy tylko dlatego, i nie ujmując oczywiście fotografom i fotografiom, że filmy dużo więcej też pokazują z dnia weselnego, według mnie, przynajmniej według mnie.
jeżeli ktoś zrobi dobrze film, ukaże, kurczę, emocje. Można ukazać wiele, naprawdę wiele, nie tylko parę modą, można też ukazać różne gesty, różne emocje tam ludzi w tle. No to według mnie film pokazuje dużo więcej i bardzo warto, bardzo, bardzo po prostu... O, zgubiłem słówko. Nie, twierdzę, że film dorównuje po prostu fotografiom, jeśli chodzi o pamiątkę. I myślę, że... Kurczę, no... Brakło mi słowa znowu. Nic, słuchaj, bo... Zgubiłem wątek. Spoko. Wiesz co, bo właśnie myślę, że film i fotografie mają z sobą wiele wspólnego, bo jakby... Obydwoje podczas swojej pracy chcemy pokazać pewien obraz, prawda? Różnica jest tylko taka, że mój się nie rusza, a twój się rusza. Tak. I twój gada. Mój gada. Gdzieś jeszcze gra w tle muzyka. Dokładnie, dokładnie. Myślę, że mogą się fajnie uzupełniać. Jeżeli zbijemy sobie w taką całość, to jest mega fajny pakiet, który no, latami można wspominać. No, ale tak można to wspominać latami, jeśli jest to fajnie i dobrze zrobione. Powiedz mi, okej, jako pamiątka to raz. Ja generalnie jeszcze ci się wtrącę. Zauważyłem, że ostatnio jest taki trend, że dużo par młodych decyduje się na film, nie na zdjęcia, a na właśnie na film na 2-3 miesiące przed weselem. Bardzo dużo takich zapytań dostaję i pary same mi piszą wprost, że nie chciały filmowca, nie chciały kamerzysty, nazwijmy to też tak, ale po prostu... Znajomi, rodzina, kiedy usłyszeli, że nie ma być nikogo od wideo, od razu przekonywali, że kurczę, no, wesele bez filmu to tak naprawdę nie do końca ma sens. Nie mówię tu też o zabawie, ale mówię tu właśnie o pamiątce, że same zdjęcia to nie jest za wiele. Okej. No wiesz, tak naprawdę najważniejsze jest to, co para tak naprawdę młoda potrzebuje, ale myślę, że właśnie fajną rzeczą jest jakby ten pakiet foto i wideo, czy zwał jak zwał. I teraz powiedz mi, bo mówimy sobie o tym, jak pracujemy, ale powiedz mi, co ty tak naprawdę oferujesz tym parom, prawda? Para pisze do ciebie, słuchaj, szukamy filmowca, jakie są, nie wiem, pakiety, co tam dla nas jesteś w stanie zrobić? Czy mógłbyś nam tutaj właśnie to powiedzieć? No, najczęstsze właśnie pytania to dostępny termin i oczywiście o ofertę, o pakiety. No nie ukrywam, rozbudowałem trochę w ostatnim roku, no z racji tego, że no średnio otrzymuję teraz prostych wyliczeń nawet do 100 zapytań na rok o wesela. Par jest bardzo dużo, wesela są bardzo różne i ograniczenie się kurczę do jednej oferty. Tak, to szkoda, że wolnych terminów tak mało. Tak jest, szkoda, że tak mało weekendów. I ograniczenie się tak naprawdę do jednego pakietu, no szczerze zabiłoby mi trochę ten rynek. I aktualnie z tych rzeczy, co oferuję, no to standardowo, kurczę, to jest krótki zwiastun, trailer, to są 3 do 5 minut. To jest filmik, który pokazuje najlepsze sceny, najlepsze momenty, najlepsze chwile z całego wesela. I zależnie od tego, kto co sobie dobierze, to jest film do godziny. To jest tak zwany u mnie pakiet reportażowy. On jest najbardziej rozbudowany. Powiem, że jest najpopularniejszy, najwięcej rzeczy też pokazuje i dosyłam do niego dużo materiałów dodatkowych, z czego zauważyłem, bardzo dużo filmowców tego nie robi. A co jest takim materiałem dodatkowym? Przykładowo zabawy bądź oczepiny w całości, niezmontowane. Bo bądźmy szczerzy, że niektóre zabawy, czy tam nawet same oczepiny trwają do 10-20 minut. Jeżeli para mi się decyduje na godzinny film, a ja wrzucę im 3 zabawy i oczepiny, no to mają cały film tak naprawdę. A ja staram się po prostu dosyłać takie materiały ekstra, tak jakby daję troszkę więcej od siebie niż obiecuję i widzę, że bardzo się to zwraca. Pary są mega zadowolone, bo ja twierdzę też, że materiał jest ich, a nie mój, więc mi to nie jest potrzebne, a szkoda to skasować, żeby oni też z tego nie skorzystali. Jasne, fajnie, że coś takiego dodajesz, bo nie ukrywam, że nie spotkałem się z czymś takim, więc myślę, że jeśli ktoś jest tutaj, kto właśnie szuka filmowca, to myślę, że takie małe rzeczy robią różnicę, prawda? Tak, podczas wyboru. Okej, słuchaj, no i co tam jeszcze? Co tam jeszcze? No, generalnie to jest pierwszy z 3 takich większych pakietów. Drugi to jest, no, roboczo nazwany pakiet mini. Niektórzy jeszcze twierdzą, że film godzinny jest zbyt długi. No, są gusta guściki. Ja twierdzę, że jednak film godzinny to jest taki w sam raz. Okej. Ale pakiet mini zawiera też zwiastun oraz
film taki do 30-40 minut i parę materiałów dodatkowych. Wtedy też troszkę ograniczam swoją pracę godzinowo, bo po prostu no, nie jestem w stanie w 30 minut filmu wcisnąć 12 czy 13 godzin wesela, to jest taki średni czas naszej pracy. No i też mam odcięte wtedy drona po prostu. W pakiecie reportażowym nie dodałem, mam w opcji drona. Po prostu jak mam czas, jestem sam, no to sobie latam gdzieś, robię miejsca, lokacje, domy, kościół. No w pakiecie mi nic tego nie ma. Jest też to w sumie mój drugi najpopularniejszy pakiet. Dużo par, uznajmy takie 80% bierze pakiet reportażowy, 15% bierze ten pakiet mini, a 5% bierze pakiet, ja go nazwałem też roboczo indywidualny. To jest film, który zawiera tylko i wyłącznie najlepsze, takie najbardziej w stylu cinematic ujęcia z całego wesela i film zamyka się w 10-15 minutach. U nas w Polsce nie jest to jeszcze mega popularne, ale w Stanach praktycznie nie ma dłuższych filmów niż 15 minut z wesela. Więc to już, ja to nazwałem dla oryginalnych, dla takich mega oryginalnych par, które chcą mieć tak naprawdę tylko bardzo, bardzo filmową pamiątkę. No ale nie jest to jeszcze takie, kurczę, nie jest to pakiet, który się cieszy takim super zainteresowaniem. Okej, okay, ale powiem ci, że z tego co pamiętam, to chyba widziałem film z wesela, na którym się poznaliśmy właśnie, podczas którego pracowaliśmy i ten i film to był właśnie pakiet, minut. Ten indywidualny. I powiem ci, że to właśnie jakby po oglądnięciu tego filmu wiedziałem, że tam jest wszystko, prawda? W sensie wszystko, czego ja byłem świadkiem jako fotograf, prawda? Niczego nie było za mało, nie za dużo. Też sesja w trakcie ślubu na rynku też była i super, w ogóle to wszystko jest zmontowane, więc powiem ci, te 15 minut ogląda się na jednym wdechu tak naprawdę. Tak. Właśnie na weselu, którym się poznaliśmy, to było jedno z moich trzech wesel w tym roku, gdzie zrobiłem ten pakiet indywidualny. Tam myślałem, że powiesz, że to było jedno z twoich pierwszych. Tak, to było moje pierwsze w ogóle wesele w karierze. Nie wiem, jak wyszło, ale byli zadowoleni. Nie, ale generalnie to był jeden z trzech filmów, jedno z trzech wesel w tym roku, gdzie wleciał ten pakiet indywidualny. I tak naprawdę oni tam mieli 13-14 minut, gdzie były zamknięte przygotowania pana młodego, pani młodej, kościół z paroma słowami od księdza, cała przysięga. No i w sumie przyjazd na salę, cały pierwszy taniec i zabawa może 7-8 minut. No i plener powciskany gdzieś tam od początku do końca w losowych momentach. No, no i tyle, byli mega zadowoleni. Bardzo, bardzo super. Masz go u siebie na kanale, prawda? Tak jest. No to na pewno załączę link w opisie do tego filmu, żebyście mogli zobaczyć, nawet też usłyszeć, co po niektórych z nas. Mnie na pewno, a ciebie nie wiem. A było, było. Coś było, coś było. Słuchaj, gdy spotykasz się z parą młodą na spotkaniu, pewnie ich pytasz, co sprawiło, że wybrali akurat ciebie, prawda? Że biorą cię pod uwagę jako swojego filmowca i co najczęściej pojawia się w odpowiedzi? Że jesteś najtańszy. Nie, no żartuję. Żartuję. Nie, wiesz co, zawsze pytam, skąd para mnie znalazła, albo od kogo dostała polecenie i dlaczego akurat ja? Może nie, inaczej, nie zawsze, ale bardzo często. I generalnie są to polecenia od par młodych, gdzie byłem, gdzie będę, bądź które mnie widziały. Jeśli chodzi o same filmy, o sam fakt, co podoba się moim parom, to wydaje mi się, że to, że robię filmy po prostu oryginalne, filmy z historią, a jeśli chodzi o długie filmy, że one są też dopracowane. To nie są takie filmy byle były, bo to też jest ważna kwestia, że dużo ludzi po prostu robi krótkie filmy, dużo filmowców robi krótkie filmy, które są super, a długie filmy nie mają ani rąk, ani nóg. Dźwięk jest niedopracowany, kolory są byle jakie, a ja staram się, żeby cały pakiet od A do Z był mega, mega dopracowany. I właśnie pary bardzo chwalą, zawsze jak pokazuję jakieś przykłady sample, pary bardzo chwalą, że te długie filmy też są dopracowane, że mają kolory, że dźwięk jest, wiesz, dopracowany, że podkłady są, że wszystko, kurczę, jest tak jak w krótkim, ale oczywiście dużo dłuższe. Mhm. Właśnie jako fotograf też zwracam właśnie uwagę na to, co powiedziałeś, prawda, czyli na kolory, na to, czy historia jest opowiedziana właśnie tak jak to było, prawda, a nie ma takiego twórczego miszmaszu, prawda.
z którym też się czasami spotykam, gdy oglądam filmy no, innych filmowców, bo też chcę widzieć, jak ta branża się rozwija. I co? Czasami wydaje mi się, że w sensie nie jeśli chodzi o twoje filmy, ale jakby twojej konkurencji, że często jest to film robiony pod szablon, prawda? Czyli biorę jakiegoś filmowca, oglądam jeden, drugi, trzeci film i ja jestem w stanie przewidzieć, co za chwilę pokaże się prawda, w kadrze, prawda? Bo to wszystko jest to samo, a ty robisz inaczej. Powiem, no przyznaję, że staram się, żeby przynajmniej 10 kolejnych filmów różniło się od siebie praktycznie w każdym szczególe. Ekstra, staram... ekstra. I to jest też jakby, co spina też naszą poprzednią rozmowę, którą odbyłem z Renatą z Małe Szczęścia, która też stara się co chwilę coś nowego robić, mimo tego, że wszyscy tak naprawdę wykonujemy podobne rzeczy, prawda? Tak, czyli ja tak, fotografuję, tak, ty filmujesz, ona przystraja salę, dekoruje, ale zawsze nam się chce, prawda? Zawsze nam się chce, żeby każdy kolejny film był oryginalny, prawda? Czymś Tak, się tak. wyróżniał i myślę, że to też właśnie pary młode widzą, prawda? No, Powiedz tak. Myślę właśnie, że to wygrywa, że u mnie w filmach, tak jak u ciebie w zdjęciach, nie ma tej monotonii, że no myślę, że tak jak i ja, tak i ty, gdzieś non-stop szukamy inspiracji, szukamy nowości, jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku i te filmy nie są takie, filmy czy nawet twoje zdjęcia nie są takie, wiesz, jednowymiarowe, tak bym to nazwał, że kurczę, właśnie tak jak mówisz, że oglądasz mój film i nie jesteś w stanie przewidzieć, bo nie jest to na jeden szablon robione, co zaraz będzie, albo że jesteś w stanie przewidzieć, o, zaraz pewnie panna młoda wskoczy i A, tyle. dokładnie, bo trzy filmy ostatnie właśnie tak wyglądały, prawda? Tak jest. No, to super, słuchaj, opowiadałeś wcześniej coś, o co miałem cię zapytać, ale mnie teraz zagadałeś, więc muszę na szybko wymyślić jakieś inne pytanie. A co to było? No właśnie, gdybym pamiętał, to wiesz, to bym nie zadał, ale widocznie ujęła mnie twoja historia i muszę zadać inne. Słuchaj, bo fajnie, fajnie, rozmawiamy sobie, słodzimy w dalszym ciągu, już 20 minut. No ale tak, nie bez powodu też jesteś właśnie tutaj, ponieważ no, ja również byłem twoim klientem. I co, powiemy coś o tym? A no byłeś. A. Tak sobie szukam w głowie kiedy, a było, widzisz. Było. Chciałem cię zaskoczyć i chyba trochę się udało. No, to jest tak. Takie pytanie spoza listy. O, właśnie. No, to nie wiem, czy opowiesz, czy ja mam opowiedzieć, ale właśnie Grzesiu kiedyś poprosił mnie, kiedyś, no było w sumie parę miesięcy temu tak naprawdę. No, we wrześniu 22. We wrześniu. O takie mini promo, swoją reklamę, którą właśnie stworzyliśmy wspólnie na rynku krakowskim. To z tego, co widziałem, wyświetla się na głównej stronie na YouTubie, więc bardzo, bardzo łatwo ją znaleźć. Nie wiem, jakie pytanie miałeś, więc albo do czego dążyłeś. Teraz nie wiesz. A, teraz widzę. Dobra, masz małe ułatwienie. Tak, oczywiście, bo słuchajcie, ja lubię polecać usługodawców, tych, których tak naprawdę mam sprawdzonych, prawda? Więc no, ciężko mi by było polecać parom młodym, które ze mną współpracują, osoby, co do których nie jestem w 100% pewien. Już od momentu, kiedy się poznaliśmy, tak naprawdę polecam tylko jednego filmowca, zgadnijcie kogo, ponieważ no, w 100% pasuje jakby jego styl pracy i efekty do tego, co tak naprawdę ja sam chciałbym, będąc parą młodą, otrzymać. No i słuchajcie, pomyślałem sobie, że zrobimy sobie z Konradem, w sensie Konrad zrobi mi taki film promujący jakby moją markę, Zabawione Fotografia, i zaprosiłem go pewnego wrześniowego, jesiennego popołudnia na krakowski rynek. Oczywiście byli z nami też nowożeńcy, prawda? Był Kamil i była jeszcze... Co to tam jest? Szukasz ostrości? Patrzę, czy się wyoszczy.
Konrad, dobra. rozważny i romantyczny, ale no. Dobra, czekaj, Taki znowu szczegół. chcesz mnie wybić z tego, chcesz mnie wybić z rytmu. Była Wiola i był Kamil. I słuchajcie, no, postawiliśmy sobie poprzeczkę dość wysoko, ponieważ była to ich prawdziwa sesja plenerowa. No, w piątek po południu w Krakowie na rynku, nie ukrywam, że warunki są takie sobie, ponieważ jest mega dużo ludzi, ale wyszło super i właśnie to też utwierdziło mnie w tym, żeby polecać właśnie Konrada. I powiedz, Konrad, jak ci się wtedy pracowało? W sensie, czy ty wykonujesz normalnie takie coś, czy była to swego rodzaju nowość? No to powiem tak, bo teraz sobie przemyślałem tą naszą sesję. To rzeczywiście był mega spontan tak naprawdę, bo nic nie planowaliśmy. A jednak na weselach nie da się nic zaplanować i to bardzo się wiąże z tym, co robimy na weselach, że my nie jesteśmy w stanie sobie rozpisać scenariusza, ustawić ludzi, tylko tak naprawdę chodzimy i kręcimy na żywo, czy Grzesiu, tak jak Grzesiu robi foty. No i ta nasza sesja dokładnie tak samo wyglądała. Bez planu, znaczy może był taki, gdzie idziemy, co robimy Ogólny, teraz, no taki dokładnie. ogólny był, ale nie było planu, że ja kręcę tak, że ustawiamy się po 5 razy, że odsuwamy ludzi, tylko to był po prostu taki spontan na żywo i generalnie no, dla mnie nie było to nic nowego, no bo wesela tak naprawdę się z tym wiążą, a wydaje mi się, że efekt wyszedł bardzo fajny. I myślę, że po takiej współpracy można tak naprawdę ocenić to, jak my pracujemy, albo tak naprawdę każdego filmowca i fotografa po takiej dokładnie współpracy. Bo łatwo jest nas sprawdzić, jak pracujemy pod stresem, jak pracujemy po prostu pod presją czasu też, bo kurczę, wtedy nas chyba słońce goniło, albo chmury, nie pamiętam. Chmury. Chmury chyba, no. I to też było tak, kurczę, że biegaliśmy od miejsca do miejsca, oczywiście nie na tyle, żeby para młoda za nami nie nadążyła, bądź czuli się jacyś, kurczę, wiecie, No, zagonieni w na sensie, że śmiech. nie ma czasu, prawda? Bo Tak. jakby ta sesja, no, z racji tego, że była prawdziwą sesją, prawda? Nie stylizowaną, do której się wcześniej wszyscy przygotowujemy i Tak jest tam jest. dużo osób, prawda? To był tak naprawdę żywioł i to pokazuje właśnie to, jak pracujemy, prawda? Jak jesteśmy w stanie to ogarnąć. Ja też jakby ze stuprocentowym zaufaniem podszedłem do tego, co Konrad będzie robił i dałem mu tak naprawdę wolną rękę. Wyszło super i naprawdę ten film cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród osób, z którymi rozmawiam na jego temat, czy parą, które go wysyłam w linku, prawda? Więc chwalę się nim, bo jest czym. I to było Jest. naprawdę, naprawdę super No. doświadczenie też dla mnie, bo jestem w stanie wczuć się w to, jak czuje się para, gdy jest filmowana, prawda? Tak, gdy nie jest ustawiana, bo to jest też ważne słowo. Też ważnym jest, że bardzo dużo filmowców, znaczy może nie aż tak dużo, mniej niż więcej, tak szczerze, bardzo dużo ludzi podchodzi do wesel, że oni muszą mieć najlepsze ujęcia, oni muszą ustawić parę jak najlepiej, a właśnie nie o to chodzi tutaj. Nie o to chodzi, kurczę, żebyśmy my mieli takie 110% z ujęcia, tylko żeby para się czuła komfortowo. Kiedy my właśnie byliśmy na sesji wizerunkowej tam właśnie na rynku, no to było 100% żywioł. Nie ustawialiśmy pary po 10, po 15 razy, bo stwierdziłem, kurczę, to jeszcze nie to, tylko stwierdziłem po drugim, trzecim razie, mamy to. I tak właśnie trzeba pracować też przy weselach. Dokładnie. I nie wiem, czy pamiętasz, byli mega zadowoleni właśnie z tego, jakby z tego, że ty tam byłeś, bo jakby dowiedzieli się no, dość późno. Fajnie, że się zgodzili na to, ale też sami nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało. No i też zapewniłeś im dużo luzu, więc to się ceni. Byli bezproblemowi. No, dokładnie, dokładnie. Ale słuchaj, no jesteśmy tutaj na etapie współpracy fotograf i filmowiec. Powiedz mi, jak ci się współpracuje właśnie z innymi fotografami, bo jakby ja ci nie powiem, jak mi się współpracuje z innymi fotografami, bo z nimi nie współpracuję. No wiem. Dobra, Zazwyczaj jestem jedynym fotografem na ślubie, ale powiedz z twojej perspektywy, jak ci się pracuje z fotografami, ponieważ pary często też pytają, jakby zwracają uwagę, że zależy im na tym, żeby filmowiec i fotograf byli z jednej firmy, Umiem ponieważ się współpracować, znają i poruszać się, wiedzą, wiem. jak pracować. Czy jesteśmy w stanie obalić to i powiedzieć, że fotograf i filmowiec mogą być z różnych firm i tak ze sobą współpracować super? No, myślę, że jak najbardziej. Ja nie mam też nikogo takiego stałego do współpracy. Myślę, że
bardzo ważną kwestią jest po prostu rozmowa albo kontakt. Może rozmowa to jest dużo powiedziane, ale kontakt w trakcie wesela, że po prostu komunikujemy sobie, co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć. I też tak naprawdę ważne jest, żeby każdy z podwykonawców, czyli i ja, i fotograf, stawiał nie na pierwszym miejscu siebie i swoje zdjęcie, swoje ujęcie, a parę modą, bo to jest ważne. Bardzo często, znaczy nie, nie bardzo często, bardzo często to ja spotykam dobrych podwykonawców, którzy wiedzą, że my pracujemy razem dla pary modej, a to wiąże się też z tym, żeby nie wchodzić sobie w kadr, tak naprawdę, żeby jeden nie wychylał się przed drugiego, nie starał się, kurczę, zrobić czegoś lepiej, bo bardzo, bardzo łatwo sobie po prostu zepsuć pracę. A jak mi się ogólnie współpracuje? No ja jestem mega kontaktowy, ja z góry ustawiam jakieś takie, może nie sztywne reguły, ale mówię, że ja potrzebuję, słuchaj, wchodzą mi, potrzebuję, żebyś mi tylko nie wszedł przez 5 sekund. Jest przysięga, słuchaj, poproszę cię tylko, żebyś mi nie przechodził na wprost przed kamerą, resztę chodź sobie dowolnie. No i w zasadzie to jest tyle. Myślę, no, że dokładnie. W minionym roku, wiesz co, jeszcze dopowiem, że na miniony rok, na jakieś 25 wesel, może miałem jedną osobę, jeśli chodzi o foto, która tak mega się wyrywała i no i były momenty, gdzie była ważniejsza od pary modej na moim filmie, no ale to okay. Jest bardzo, bardzo rzadkie. Dobra, to jakby nie będziemy brnęli w tą stronę, bo skupimy się na tych 24 innych. No, innych zdecydowanie. Faktycznie większość brnęli. Tu króluje. No i to jest fajne właśnie, że też mówisz jakby fotografowi, ponieważ ja też jakby zanim to wszystko się zacznie, prawda, gdy się poznajemy w domu pary młodej, też właśnie mówię, co by było dla mnie ważne, ale też na spokojnie, oczywiście nie ma jakiegoś przepychania się, nie wiem, przed ołtarzem czy podczas przygotowań, bo tak wychodzę z założenia właśnie, że można się dogadać z każdym i jakby my jesteśmy właśnie, tak jak ty powiedziałeś, dla pary młodej i efekt jakby też naszej współpracy potem jest widoczny na tym, czym się zajmujemy, prawda? Czyli na filmie, oczywiście. czy na fotografiach. Okej. Okay. Nic nie powiesz do tego, tak? Czyli szybko jedziemy No, z tym wydaje mi pytaniem. się, że trafiłeś sedno. No kurczę, warto się po prostu dogadywać. Każdy ma swój czas. Jeśli chodzi na przykład o przygotowania, warto po prostu współpracować. Na przykład, no na naszym przykładzie ty mi mówisz, wiesz co, ja potrzebuję go tak ustawić, wejść tu, a ja mówię, spoko, ja za chwilkę sobie zrobię, potrzebuję dosłownie 10 sekund. Tak samo u młodej, tak samo w kościele, tak samo później jakieś mini plenery, to działa tak samo, po prostu trzeba się komunikować. Nie można się wyrywać, nie można zabierać drugiemu miejsca, no bo to rzutuje później na naszą pracę, nie na tym weselu, ale też na kolejnych. No właśnie, i słuchaj, i jakby tak podświadomie działasz tak, jakbyś faktycznie działał w jednym teamie, prawda? Jednym Tak jest. zespole. I widzisz, że jak idzie ci flow, prawda? Że łapiesz te kadry, które chciałeś i przy okazji nie przeszkadzasz też tej drugiej osobie i ona też ma super, super kadry, to jest mega, to jeszcze bardziej nakręca do jeszcze lepszej pracy, prawda? Tak jest, w ciągu dnia, a to jest ważne. No, dokładnie, dokładnie. Też myślę, ważne jest to, co dzieje się podczas imprezy, podczas wesela, prawda? Bo zupełnie inaczej patrzysz na kogoś, kto ma z tyłu głowy, że ty też na przykład, najlepiej to widać przy pierwszym tańcu, też chcesz Oj, złapać zdecydowanie. to, co najpiękniejsze i nie zawsze chcesz widzieć filmowca czy fotografa w swoim kadrze, prawda? No, I fajnie oczywiście. jest też orientować się, gdzie kto jest w danym momencie i odpowiednio skadrować i to jest super też właśnie na naszym przykładzie pokazuje, że da się to zrobić, prawda? No pewnie, no kurczę, nie mam też nikogo do współpracy takiego bliskiego, więc no nie jestem w stanie powiedzieć, że pracuję jako dwuosobowy zespół i mam kogoś, tylko zawsze poznaję po prostu na przygotowaniach i nie, to nie jest, kurczę, problem się zgrać, tylko trzeba się dobrze komunikować. Ale Dokładnie. zawsze powtarzam młodym, że ja czy fotograf jesteśmy częścią wesela i gdzieś tam na tych zdjęciach czy na filmie się gdzieś przewiniemy, ale ważne, żeby te momenty typu przysięga, pierwszy taniec, to są momenty młodych i to jest nie do zepsucia. Ale wiesz, co teraz się może stać? Teraz, jak się poznaliśmy trochę par, już się zdecydowało na mnie czy na ciebie i nie jedna, i nie dwie, i nie trzy z tego, co już sobie wynotowałem, Tak. jakby zarezerwowała i mnie, i ciebie, więc no, będzie grubo, powiem ci, w przyszłym i jeszcze w następnym roku, więc No. szykuj się.
Może się nie pobijemy gdzieś tam. Tym razem, nie? Tym razem. Byle bez policji, bo wiesz, jak to wygląda później. No, dokładnie. Słuchaj, śluby ślubami, ale zauważyłem, że filmujesz też na sesjach plenerowych. Jeśli mógłbyś powiedzieć nam coś więcej o tym? Co, no, tu rozróżniamy dwa typy plenerów. Jeden to jest ten w dniu wesela, tak roboczo nazwany mini plenerem. Po prostu wyciągamy parę gdzieś poza salę, ustawiamy ich przez 10-15 minut. Oni też mają czas się troszkę rozluźnić. Ty czy fotograf ma 5-7-8 minut, ja też mam 5-7-8 minut. Każdy wraca zadowolony. Ale drugą sprawą jest plener poza dniem weselnym. O, no, na moich 25 wesel w tym roku miałem może 3, może 4 plenery poza dniem weselnym. Jeden w Pradze, bardzo fajny przy okazji. Ale no, jest to problematyczne głównie dla młodych. Nie każdy fotograf godzi się, żeby filmowiec jechał w ten sam dzień na plener. Bo... O, a to ciekawe, serio? To spotkałem się z tym, że po prostu fotografowie nie chcą filmowca, że sobie przeszkadzamy, że trwa to dłużej niż powinno, zazwyczaj, że dwukrotnie. Ja też rozumiem, ale tworzy to problem dla młodych, którzy chcą ten plener ode mnie, no bo oni wtedy muszą wygospodarować drugi dzień urlopu, drugi makijaż, druga fryzura. No właśnie, właśnie. Więc to bywa problematyczne, ale... Przerwę ci mała reklama, Zabajone Foto nie ma nic przeciwko filmowcom na sesjach plenerowych w innym dniu, więc luz. Ale jeśli chodzi o sam sens pleneru, bo nie będę się już tam rozgadywał na temat współpracy, czy chcą, czy nie chcą. Jeśli chodzi o sam sens pleneru, ja bardzo lubię. Twierdzę, że warto, jest to dobry dodatek do i długiego, i krótkiego filmu. Mam bardzo ładne wstawki, bardzo, bardzo ładne zazwyczaj krajobrazy, bo no, plenery to, jak sama nazwa wskazuje, ja przynajmniej robiłem praktycznie wszystkie w naturze, że tak to ujmę. Przełęcz pod Łapszanką, czy kurczę gdzieś tam bliżej Tatr, same zachody, wschody. No myślę, że można bardzo dużo wyciągnąć z młodych wtedy. Oni też są mega rozluźnieni, bo to jest już praktycznie poza weselem. Więc no byłbym wdzięczny, gdyby więcej par się decydowało, ale dużo par po prostu mówiło, że dla nich problemem nie jest, nie wiem, choćby pieniądze, a czas. No. Bo trzeba wygospodarować tych parę godzin. Zazwyczaj, jeśli jedziemy na wschód, pani młoda musi wstać, nie wiem, trzeciej, czwartej, bo chce się przyszykować. No, kurczę, jeśli mają jeden dzień poświęcić dla foto, drugi dla wideo, no to tu już się robi problem. No tak. Racja. Słuchaj, bo będziemy już zmierzać trochę do końca naszej rozmowy. Jakbyś nam jeszcze coś powiedział, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie 99% osób to są przyszłe albo były panie młode, a tak. Powiedz nam teraz coś dla facetów, jak faceci reagują na filmowca, na gościa, który ich nagrywa, prawda? Powiedz, czy są zestresowani, czy niezestresowani, a jeśli zestresowani, to jak sobie z tym radzić? Ja generalnie starałem się już od samego początku łapać kontakt i trochę rozluźniać atmosferę. No bądźmy szczerzy, że no 9 na 10 facetów na weselu jest mega spiętych. Ale tu też moja rola właśnie w rozmowie z nimi. Nawet nie tyle rozmowie, co kurczę, luźnym rzucaniu żartów, wiecie, takim rozluźnianiu całkowitym atmosfery. Ho, co bym mógł jeszcze dodać? To jest też temat rzeka, kurczę. No, bywają panowie, których po prostu ciężko, mega ciężko rozluźnić. Ja staram się po prostu kręcić tak, żeby tego nie było widać. Bo niestety, no kurczę, dużo ludzi później przeprasza, wiesz co, kurczę, tak sztywno było w tym domu, albo ja byłem taki sztywny, zdenerwowany, a nie wiem, jak to wyjdzie na filmie, mówię, damy radę, gdzieś to tam wyciągnę z ciebie. No ale to duża rola tu jest właśnie moja czy twoja, głównie nasza, no bo zazwyczaj jak jest spięty młody, to jest też spięty świadek. I fotograf. Żart. Nie zawsze żartuję, weźcie sobie po jednym, no i będzie później z górki. Jasne, ale wiesz, bo to też jest kwestia tego, że okej, każdy się stresuje, że wygląda na zestresowanego, nie? No ale to też jest specyfika dnia, który, no nie ukrywajmy, jedyny w swoim rodzaju, no i my też jakby nie kreujemy tego, co się dzieje, prawda? Jakby ja też staram się fotografując, no stworzyć reportaż, prawda? A nie sesję stylizowaną, tak nie robimy też powtórek, no bo też nie o to chodzi, prawda? Więc jeśli ktoś był zestresowany, jeśli ktoś płacze, jeśli ktoś myślę teraz, nie, to...
Tak ci wejdę, bo ucieknie mi to zaraz. Jeśli po prostu widać, że ktoś jest zestresowany, no to staram się nie przeginać, nie ustawiam go, nie każę mu poprawiać 5 razy spinek. Postaram się, wiesz, żeby to szło naturalnie, żeby gdzieś mnie tu nie widział na blisko. Staram się gdzieś stanąć nawet dalej, no i to jakoś idzie. Dokładnie, i to jest super. Myślę, że to bardzo pomaga. I potem, czy na zdjęciach, czy na filmie, myślę, że też się spotkałeś z tym, że para młoda mówiła ci, że ona nie wiedziała, że to tak można fajnie ugrać, prawda? W sensie pokazać. Myślę, że to jest akurat bardzo, bardzo standardowy tekst, że nie wiedzieliśmy, że to tak fajnie wyjdzie, albo jak pan młody, nie wiedziałem, że jestem taki przystojny. No, dokładnie. I wiesz, ja też zawsze powtarzam, że nieważne, co wy widzicie, ważne, co widzi aparat. Tak jest. No też duża rola tutaj jest moja, czy fotografa, żeby młodzi się po prostu dobrze czuli, musisz wiedzieć, jak ich łapać. Bardzo dużo daje po prostu nawet praca ze światłem, obrócenie faceta czy dziewczyny profilem, żeby oni nie czuli się tak skrępowani, trzymając im kamerę na wprost twarzy i co, no, psiknij się teraz. No tak. I wtedy zawsze każdy się psika tak, jak się nie psika na co dzień. Tak. I to jest Jeśli chodzi o zawsze jest perfumę. zmieszana twarz i szukanie, kurczę, wzrokiem gdzieś Dokładnie. po kątach. Dokładnie. Też mała rada dla tych, którzy własny ślub mają jeszcze przed sobą. My, ja czy Konrad, stawiamy na naturalność i na te emocje, które faktycznie wtedy są. Oczywiście właśnie pomagamy trochę, ale zwłaszcza nam zależy na tym, żeby pokazać to, jak wtedy przebiegał ten dzień, prawda? Oczywiście z jakimś tam swoim taką przyprawą, która robi różnicę, prawda? No, dużym błędem, ale to są takie osoby rzadko spotykane, jest po prostu ustawianie od A do Z jak aktorów, a no niestety nasi młodzi to nie są aktorzy, urodzeni przynajmniej. No i oni nie mają zdolności, kurczę, jak powiesz mu, a teraz się ubieraj, no to on nie do końca wie, co robić. Z naszej strony trzeba po prostu ich kierować, a dużo ludzi ich ustawia i rób swoje. No a to No, nie dokładnie, tędy też dokładnie. droga. Zwłaszcza, że jakby większość tych par w ogóle nie miała wcześniej okazji być nagrywana czy fotografowana, i to też jest dodatkowy jakby stres, który warto, będąc filmowcem czy fotografem, mieć z tyłu głowy, prawda? Tak Bo jest. też taka dygresja trochę, że na przykład na sesjach narzeczeńskich, gdy jest trochę więcej czasu na taki luźny small talk, to właśnie wtedy podczas rozmów wychodzi, że gdzieś tam pary były jako goście i widziały, że trochę ta współpraca wygląda inaczej, już nie będziemy wchodzić w szczegóły, prawda? I że oni by chcieli jednak tak jak jest ze mną czy z tobą. Myślę, że tak samo się z tym spotykasz, więc zawsze miejmy z tyłu głowy. Myślę, że to będzie fajne podsumowanie tej naszej rozmowy, że najważniejsza jest para młoda i ta pamiątka dla niej. Słuchaj, Konrad, doszliśmy do brzegu. Do brzegu. Masz jakąś złotą myśl, którą chcesz zostawić naszym parom młodym, które dopiero zastanawiają się nad tym, kogo i dlaczego to masz być ty wybrać jako swojego filmowca? Może nie dlaczego ja, ale mam taką złotą myśl, którą zawsze rzucam po prostu: nie bierzcie się na pierwszy lepszy film, na pierwsze lepsze zdjęcia, które widzicie. I tak jak ja działam 100% z poleceń, po prostu Ej, pytajcie. ej, ej, zdjęcia to ty mnie szanuj. Sorry. Nie, tak zawsze mówię, po prostu działajcie na poleceniach. Warto wziąć kogoś, kogo macie sprawdzonego. No, nie mówię, nie chcę tak reklamować tu wprost siebie, ale No. do mnie przychodzi 90% par, które idą z poleceń. Idą z poleceń od młodych, idą z poleceń, bo mnie widziały na weselu, idą z poleceń, bo widziały mój film. Myślę, że wtedy jest po prostu warto do takiej osoby napisać, która ci wpadła w oko. Nie Jasne, rzucajcie się. warto chociażby zobaczyć ten film, bo no okej, nie spodoba ci się, no to trudno, szukasz dalej, ale on już ci się spodoba i to trochę tak jak z opiniami, prawda, na Google czy Facebooku, że jakby dzisiaj na to w pierwszej kolejności zwracamy uwagę, prawda, wybierając bez względu na to, czy jest to filmowiec, czy nie wiem, jakiś garnek na Allegro, prawda. Tak jest. No, bądźmy szczerzy, że opinie na Google'ach nie są takie do końca teraz miarodajne. Można No sobie tak. bardzo łatwo samemu napić. Jasne.
Słuchaj, Konrad, bardzo strasznie Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się być tutaj dzisiaj z nami, porozmawiać. Jestem przekonany, że osoby, które dotrwały do końca albo przeskrolowały do końca, są zadowolone z tego, co usłyszały, że jest tu bardzo dużo ciekawych informacji. Tak jak mówiłem, będę na pewno przesyłał dalej ten filmik parom młodym, więc uważaj, hasło zabajone może wywrócić swoją codzienność. Zwłaszcza przy tej liczbie subskrybentów. A propos subskrybentów, pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, bo wtedy jednemu kotkowi na świecie jest miło. Dzięki, Konrad, jeszcze raz. Także dziękuję za zaproszenie w ogóle, bo nie A podziękowałem na wytrzymajcie się. początku. Spoko, wyszło super. Wytrzymajcie się, już niedługo kolejna rozmowa. Grzesiek, zabajone fotografia. Cześć. I Konrad z Konradem na Films. Do kolejnego wesela. Cześć, cześć.